apokalipsę. Aktualnie w Polsce mamy no, ponad 3 chyba tysiące zakażonych osób. Coraz więcej, z dnia na dzień umiera coraz więcej osób. Więc jest bardzo niedobrze, dlatego z tego powodu postanowiłem zacząć nagrywać codziennie. I takie małe ostrzeżenie. Powiem słowo koronawirus, żeby YouTube mnie zdemonetyzował. Nawet jeśli nie zarabiam ani jednej złotówki na tych filmikach. Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć. Koronawirus niszczy wszystko. Wszystko, co aktualnie robimy. Ekonomia upada. Moje studia upadają. Ten e-learning jest okrutny. I nawet śmieszny. Chciałem nagrywać z kolegami. 3 to już jest zgromadzenie. Więc jednak nie. Jestem zmuszony do picia wody i no robienia niczego. Dosłownie i w przenośni. Ale hej, co najmniej mogę nagrywać jako takie filmiki. Akurat nie w tym momencie wrzucam... Jezu, 20 minut. Jeden filmik testowy właśnie dla mojej grupy zaznajomionych ludzi, żeby spróbowali mi tutaj powiedzieć, czy w dobrym kierunku idę z tymi filmikami, czy w złym kierunku idę z tymi filmikami. Natomiast w tym samym czasie będę wrzucać właśnie takie klasyczne nowogórskie filmiki. Już wiecie, dlaczego mnie nie było. Czemu mnie nie było w ciągu tych ostatnich co 12-13 dni. Bardzo prosta odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Apokalipsa. Apokalipsa i mam niewystarczającą ilość materiału, by wrzucać 2 razy w ciągu tygodnia. Co dopiero raz w tygodniu, więc postanowiłem nic nie robić. Dodatkowo mieliśmy gotowy filmik na temat właśnie koronawirusa, skąd on pochodził, ile osób, jak z nim walczyć. Ale tak szybko ta sprawa wyszła z kontroli, że ten filmik jest praktycznie nieaktualny. To już jest, wiecie, stare newsy i tak dalej, i tak szmalej. Dlatego w tym odcinku teraz właśnie powiem, jak z tym wirusem walczyć. Zakładajcie maski, zakładajcie gogle, rękawiczki, a jeszcze najlepiej, żebyście w ogóle nie wychodzili, nieważne co. Weźcie sobie chorobowe z pracy, szczególnie jeśli pracujecie jako sprzedawcy, jesteście w strefie szczególnego zagrożenia. Właśnie sprzedawcy, lekarze, potrzebni jesteście, więc lepiej, żebyście pracowali. Menadżerowie, kierownicy, jeśli macie kontakt z dużą ilością osób w swojej pracy, to lepiej, żebyście sobie darowali, zrezygnujcie z niej albo poproście o większą płacę, gdyż no, za, nie wiem, 2 dychy na godzinę to się nie opłaca. Taka smutna prawda. Dodatkowo zakupcie dużą ilość ryżu, kawy, wody, wszystkiego, co Wam będzie niezbędne, bo z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej i coraz trudniej jest zakupić niezbędne nam rzeczy. Ja chciałem kupić sól w pewnym hipermarkecie. Nie było w ogóle soli. Półki były puste, więc kupiłem dużo makaronu, ale bez soli. Musiałem pojechać do Żabki i kupić sól. A do Żabki mam bardzo nie po drodze. I mnie zatrzymał radiowóz, żeby sobie, co ja robię tak daleko od domu. No, idę po sól, bo nie było soli. Nie mówiąc tu w ogóle o papierze toaletowym, żelu antybakteryjnym, czy czymkolwiek do czyszczenia czegokolwiek. To też chcę powiedzieć, że nie przesadzajcie, kochani. Papier toaletowy nie jest aż tak niezbędny. Przeżyjecie bez niego, tak samo bez żelu antybakteryjnego. Szczególnie jak nosicie rękawiczki. Gumowe rękawiczki są o wiele tańsze niż żel antybakteryjny, więc możecie to zakupić. Maseczki trochę trudniej, ale na Allegro za 50 zł możecie znaleźć jedną maseczkę PPM3, jak dobrze pamiętam, więc takie zakupcie. Jak jeśli macie w domu, jeszcze lepiej. Takie
z filtrem, takie do malowania, malarskie maseczki się nie przydadzą. Takie chirurgiczne jeszcze gorzej. No chyba, że założycie ich trzy bądź cztery naraz, to wtedy może coś tam da, coś tam załatwi. Ja natomiast będę robić takie króciutkie relacje na różne tematy, więc może będzie fajnie, może będzie źle. Tomasz z tej strony, trzymajcie się, kochani, bo ja już ledwo nie wytrzymam tutaj.